Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie, szczęść Boże. Miło mi Was znów widzieć, choć muszę przyznać, że Dorota ostatnio nie pisze komentarzy. To jest wielce, wielce smutne. Ale mniejsza już o to. O czym chciałbym dzisiaj pomówić? O tym, jak to szatan odwalił kawał złej roboty. Mianowicie pomieszał zupełnie miłość, uczucie miłości. Pomieszał pierwsze przykazanie Boże. Nie mówię tutaj o dekalogu absolutnie. I pomieszał też. Strasznie, wszystko pomieszał właściwie. Można spokojnie powiedzieć, że wszystko zostało pomieszane. Mianowicie, czym to się objawia? Ostatnio robiłem badanie nad tym, co jest celem kobiety w seksie. Takie badanie zrobiłem. I chciałem po prostu wiedzieć. Ale odpowiedź mnie zaskoczyła i zamurowała. Totalnie. Mianowicie usłyszałem odpowiedź: orgazm. I kiedyś seksualność była niczym innym jak chęcią ofiarowania siebie drugiej osobie. Kiedy to jedna osoba starała się sprawić drugiej osobie jak najwięcej przyjemności i odwrotnie. A dzisiaj to jest zagrywka czysto egoistyczna. To jest szatański. Dlatego, że to jest bardzo fajny przykład, jak siedzą ludzie w piekle i cierpią straszliwy głód. Każdy z tych ludzi, każda z tych osób będąca w piekle cierpi taki sam głód, a to jest spowodowane tym, że każdy ma 3-metrową łyżkę. Nie jest w stanie zjeść tego, co jest na stole, a na stole są fantastyczne smakowitości. I to jest cierpienie dla tych osób będących w piekle. Natomiast są też ludzie w niebie. I ci ludzie w niebie też mają tak samo zostawiony stół. I też mają 3-metrowe łyżki. Ale jak oni postępują? Oni karmią siebie wzajemnie. Po prostu mają 3-metrowe łyżki, no to nabierają i dają innym. I sami też dostają. I tak mi się to skojarzyło, że właśnie jeżeli ktoś chce ofiarować siebie drugiej osobie, a ta druga osoba chce ofiarować siebie tej pierwszej osobie, no to wszystko jest okej. I o każdego jest zadbane. Ale w przeciwnym wypadku, jeżeli każdy jest egoistą i każdy chce dla siebie tylko orgazmu, no to w tym momencie jest tutaj spory zgrzyt, bo to jest absolutne przeciwieństwo tego, czego chciał dla nas Bóg. I dlaczego ja wspomniałem o pierwszym przykazaniu? Tak, to jest pierwsze przykazanie, dlatego że Bóg to jest pierwsze przykazanie Boże, bo Bóg powiedział ludziom: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, byście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. To wszystko było fantastyczne. No ale cóż, człowiek to wszystko zniszczył. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszy świat, żeby zorientować się, że człowiek uczynił sobie tę ziemię poddaną, ale w bardzo niewłaściwy sposób. I teraz
Załóżmy, że jest sytuacja taka, że ktoś w związku wpada na durnowaty pomysł, żeby zrobić trójkąt. Klasyczny, czyli dwie kobiety, jeden facet. Albo nieklasyczny, czyli dwóch facetów, jedna kobieta. I co się w tym momencie dzieje? W 98%, 98% mężczyźnie lub też kobiecie może się spodobać druga osoba. Na przykład, jeżeli to są dwie kobiety, jeden mężczyzna, to temu mężczyźnie już się nie podoba ta partnerka, tylko ta druga osoba. Ta druga kobieta. To jest niekorzystne bardzo. Tak samo kobiecie może się spodobać nagle inny facet. I to występuje w 98% przypadków. Że właśnie tak właśnie się dzieje. Że nagle okazuje się, że mój partner już mnie, czy tam małżonek, czy ktokolwiek, czy żona, już mnie nie satysfakcjonuje, wolę kogoś innego. I to jest bardzo niszczące. Trójkąty są bardzo niszczące. To jest po prostu przyprawianie komuś rogów na jego oczach. Absurd. Poza tym, dlaczego jeszcze uważam, że trójkąty są bezsensowne? Czy jakiekolwiek wielokąty? Dlaczego to jest absurdalne? Dlatego, że albo ludzie są tak głupi i nie zdają sobie z tego sprawy, albo żyją nadzieją na to, że jednak nie ma granicy, że można ominąć te granice. Co jest absurdem. Dlatego, że co jest granicą? Orgazm. To jest granica przyjemności. Więcej mieć nie można. Nie da się. Po prostu nie da się mieć więcej. Dlatego jakikolwiek trójkąt jest totalnie absurdalny. Dlatego, że nie wyciśniesz więcej niż to, co już masz. Nie da się. Całe szczęście, że Bóg tak to stworzył, że jest granica, której nie da się przekroczyć. I wielu mężczyznom się wydaje, no ale jakbym miał dwie naraz, to super, nie? Tej bym mógł raz, tej drugi raz. To równie dobrze mógłbyś sobie kupić sztuczną waginę. I tu raz, to sztuczną waginę i tutaj w naturalną, prawdziwą. Wyszłoby na to samo. Po prostu robienie trójkątów nie ma najmniejszego sensu. I to jest coś, z czym chciałbym was zostawić. A wy co uważacie? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat tego, że co jest twoim celem jako kobiety lub jako mężczyzny, co jest twoim celem w seksie? Bo bardzo jestem ciekawy opinii. Najchętniej zrobiłbym sondę, ale nie wiem, jak to się robi. Więc odpowiedzcie. A ja tymczasem żegnam się z wami. Zapraszam, pozdrawiam. Polecam. Jacek Sokurski. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.